Witajcie kochani w ten magiczny dzień, jakim jest Wigilia Bożego Narodzenia. Z tego miejsca chciałbym złożyć najserdeczniejsze życzenia. Szczęścia, zdrowia, pomyślności i to co najważniejsze, spotkania samego siebie. Znalezienie czasu dla samego siebie, bo często jest to coś, o czym zapominamy. Spotykamy się z rodziną, znajomymi, z przyjaciółmi, a nie mamy tego czasu dla siebie. I tego, z tego miejsca Tobie życzę. Życzę Ci przede wszystkim radości, aby ten świąteczny czas nie był tylko przez te 2-3 dni, aby on zagościł w Twoim domu na zawsze, w Twoim sercu, w Twojej rodzinie, ponieważ to jest cudowne, kiedy mamy czas dla bliskich, dla rodziny, dla przyjaciół, dla znajomych. Mimo wszystko. Nie tylko wtedy, kiedy po prostu oni gdzieś tam potrzebują. Mimo wszystko znajdź czas. I o tym, co wspominałem wcześniej, znajdź czas dla siebie, znajdź czas na przemyślenia. Przeanalizuj to, co wydarzyło się w ostatnim roku. Jakie miałeś cele, plany, marzenia? Czy je zrealizowałeś? Jeżeli coś poszło nie tak, zadaj sobie pytanie, dlaczego tak się stało? Przeanalizuj to wszystko. Czy droga, którą idziesz, faktycznie prowadzi cię tam, gdzie chcesz dotrzeć? A już w najbliższy czwartek, jak zwykle o 20:35, poprowadzę dla ciebie ostatni live w tym roku, w którym po prostu zrobię takie małe podsumowanie i przede wszystkim pokażę Tobie coś, co u mnie działa. Być może zabierzesz coś z tego dla siebie. Być może nie. Nie mam pojęcia. Jednak bądź ze mną we czwartek. To już po świętach. Zaraz po świętach widzimy się o 20:35. A teraz życzę Ci wspaniałej, smacznej kolacji z rodziną, ze znajomymi. Być może my też już praktycznie wszystko ugotowane. Już będziemy nakrywać stół. Dzieciaki, może dzieciaki jak dzieciaki, ale ten najmłodszy spogląda tak jak ja niegdyś w niebo, mimo że jest troszeczkę zachmurzone, ale wyczekuje tej pierwszej gwiazdki, jak to niegdyś było u mnie. I obserwując te dzieci, widzę jak po prostu wspominają mi się lata, kiedy to ja byłem tym dzieckiem. I moi drodzy, chciałbym do ciebie tak indywidualnie powiedzieć, zachowaj coś z tego dziecka dla siebie. Wspomnij sobie te lata, kiedy byłeś dzieciakiem. Bo być może to obudzi w tobie jakieś refleksje. Że może o czymś wtedy marzyłeś, może o czymś zapomniałeś. I chciałbyś to teraz na nowo po prostu wyciągnąć na wierzch i zrealizować. I tego tobie życzę z całego serca. Pozdrawiam cię. Zdrowych, wesołych świąt. Magicznym, cudownym nastroju. Ciao.